Miesiącznica trwała to sporych rozmiarów roślina, dorasta do 1,5 metra, choć zwykle jest o połowę niższa. Posiada sercowate liście, rozmieszczone na całej długości łodygi. Mimo wysokiego wzrostu i szerokich liści, roślina ta robi wrażenie delikatnej, wręcz filigranowej. Miesiącznica kwitnie wiosną, w reglach tatrzańskich do końca czerwca. Jej kwiaty zebrane są w luźne grono. W okwiecie znajdziemy cztery bladoróżowe lub fioletowe płatki korony o przyjemnym zapachu. Szczególnie intensywnym nocą, nie przypadkiem. Roślinę tą zapylają bowiem głównie motyle nocne. Subtelny wygląd i przystosowanie do zapylenia sprawiło, że jej ludowa nazwa to nocna panna. Jest jeszcze jedna okoliczność, która nawiązuje do ludowości. Jej owoce. Są one typu łuszczyny, płaskie, w starszym wieku niemal przezroczyste, stosunkowo duże. Niegdyś bacowie i juchasi spędzający owce z hal podczas tak zwanego osodu zatykali łuszczyny do kapelusza, co miało walor ozdobny. Dziś częściej używa się do tego celu owoców hodowanej w ogródkach miesiącznicy rocznej. Ze względu na kształt, ale też charakterystyczne połyskiwanie na wietrze, owoce miesiącznicy są niekiedy nazywane judaszowymi srebrnikami. Jakkolwiek nazwa ta bardziej przyjęła się w stosunku do wspomnianej miesiącznicy rocznej, gatunku rodzimego dla południowo-wschodniej Europy. Miesiącznica lubi wapień w podłożu, miejsca wilgotne i cieniste. Najlepiej rośnie na zboczach o północnej lub zachodniej ekspozycji. Jak każda roślina, miesiącznica trwała ma swoje ulubione miejsca. Naszą bohaterkę spotkamy na stromych zboczach, na glebach szkieletowych, na siedliskach lasów jaworowych.